Piotr Strzeżysz przyjechał do nas, mieszka, pracuje, żyje w Warszawie. No i zastanawiałem się, ponieważ wszyscy go znamy z festiwalu, wygrał wszystko, co było do wygrania. Co mogę powiedzieć mądrego o naszym stałym bywalcu? Brodę mam dłuższą, co mnie cieszy. Brzuch mam większy, co mnie niekoniecznie cieszy. Włosów też mam mniej, co mnie też nie cieszy, ale nie noszę okularów. I domyślam się, że jak pochwalę się, że to ja dzisiaj załatwiłem ciasto i kawę dla Państwa, którym proszę się częstować, to zbiorę o wiele większe brawa niż on. Dziękuję bardzo. Piotr Strzeżysz. I co ja mam powiedzieć? Dzień dobry. Bardzo mi miło, że zostałem zaproszony po raz kolejny przez prezesa. Jest mi niezmiernie naprawdę miło, bo strasznie mi się to podobało i za pierwszym razem, i za drugim. I za drugim bardziej niż za pierwszym. I teraz też jest fajnie. I dzisiaj opowiem Państwu, bo opowiadam trochę o Andach. Zapraszamy. Zapraszamy. Brawo. Dicen que no te quiero, que no tienes dinero, una gata son mi vida, no son más que mentiras, que no son más que mentiras. Pierwsze spotkanie, za pierwszym razem jak zostałem tu zaproszony, to opowiadałem o projekcie Afryka Nowaka. Pokazywałem wtedy zdjęcia z Sudanu, z Zimbabwe i z RPA. A na drugi dzień opowiadałem o Tybecie. Albo odwrotnie, nie pamiętam. Albo pierwszego dnia o Tybecie, a drugiego dnia o Afryce. Nas tu drodze na festiwalu były Kordyliery, była Kanada i Stany, a dzisiaj będą trzy kraje. Będzie Chile, Argentyna i Boliwia, z dwóch wyjazdów. I w pewnym momencie już miałem dość tego pchania roweru i pomyślałem, że oddam go pierwszej osobie, jaką spotkam przed tą miejscowością, którą tam widać w tle. To była miejscowość Kojajkę. I jak już byłem bardzo blisko tej miejscowości, to spotkałem te dwie dziewczynki. I rozmontowałem tutaj bagaże, co tam właściwie moment zajęło, bo to były dwie małe sakwy z tyłu, plecak, jakiś namiot, jakiś piwór. No i ta większa się przymierzyła do roweru, ale nie pasował. Powiedziała, że przyprowadzi koleżankę, ale poszła gdzieś i z tym kotem wróciła. Ja myślałem, że się z nią nie dogadałem na początku, ale potem rzeczywiście przyszła ta koleżanka. No i koleżanka spróbowała, to właśnie ta, przejechać się na rowerze i okazało się, że na nią ciut za duży, ale w sumie jak ulał. No i dałem jej ten rower, no więc nie wiem tam, co ona w domu powiedziała do dzisiaj. Pewnie przyszła do domu, powiedziała pewnie, że skąd masz rower, jak się rodzice zapytali. No, że pewnie, no co mogę powiedzieć, jakiś biały mi dał. I potem poszedł sobie, wziął, założył plecak na plecy i sobie poszedł dalej. Bo to rzeczywiście tak wyglądało, że ja po prostu przepakowałem wszystkie rzeczy, wrzuciłem do plecaka, który miałem i potem już jechałem częściowo stopem, trochę spacerowałem. Tutaj jest autobus z podobizną Che Guevary. Tam jest napisane, będzie wolne tłumaczenie, że mogą umrzeć ludzie, ale nigdy ich marzenia, idee. Che Guevara, właśnie taka ciekawostka, bo on często jest utożsamiany, że jest Kubańczykiem, albo może nawet przez niego słyszałem, że ktoś mówi, że jest Boliwijczykiem, bo był złapany i zmarł w Boliwii, znaczy zastrzelili go, ale to jest Argentyńczyk. Che Guevara był właśnie Argentyńczykiem. Stąd właśnie w Argentynie często są jakieś jego pomniki w jakichś miasteczkach, na placach albo tak jak tam było na autobusie. Nowy materiał nie mam pojęcia, także pomysłów to mam w głowie bardzo dużo, ale jeszcze jakby nie zdecydowałem, gdzie pojadę, więc naprawdę bardzo, no nie wiem. Kompletnie nie mam pojęcia, co się wykrystalizuje i jakby co dojdzie do skutku. Może jeszcze raz Andy, może Afryka, pustynia Kalahari, może Meksyk,
takie tam